Montaż należy rozumieć jako organizację ruchu obrazów w utworze filmowym. Definicji montażu jest bardzo wiele, ale te definicje dotyczą problemów układania, sklejania materiału, wyboru dubli, wszystkiego tego, co związane jest z procesem montażu. Natomiast według mnie najbardziej istotnym jest proces myślowy. To, co dotyczy obrazu zdarzenia i to, co dotyczy organizacji ruchu obrazu. Życie zagrane na planie różni się od życia autentycznego rozczłonkowaniem rytmicznym. Właśnie rozczłonkowanie rytmiczne jest szczególną cechą fragmentu oglądanego filmu. Z jednej i z drugiej strony mamy do czynienia z ludźmi, tylko że jedni ludzie mają karabiny i są zorganizowani w sposób totalny, a zrealizowane to jest w ten sposób, że to są formy rytmiczne, podległe zbiegom perspektywicznym, stanowiące jedną zorganizowaną siłę geometryczną. Po drugiej stronie atakowany tłum, który ulega rozproszeniu. Ale ten tłum to są ludzie, których poznajemy w czasie trwania sekwencji. To są kobiety, to są dzieci. Poznajemy każdą z ofiar. Wszystko to dzieje się na schodach, które mają swoją wyraźną konstrukcję w sekwencji filmu. Atakujący schodzą po schodach. Ci, którzy są rozpraszani, schodzą ze schodów lub zbiegają. Ta miarowość schodzenia i miarowość zejścia całej tej masy ludzkiej jest czymś nieuchronnym. To jest droga ku śmierci. Przykładem organizacji ruchu obrazu w kompozycji filmowej jest sekwencja z filmu Wesele. Sekwencja, w której zjawiają się widmy. Koncepcja tej sceny polega na realizacji dwóch warstw wizualnych. Jedna warstwa, którą można porównać do jednej linii melodycznej, to jest warstwa rzeczywistości ekranowej pełnej tańca. Druga linia, która jest kontrapunktem do linii poprzedniej, to wizja dynamicznie zrealizowanych obrazów, które przedstawiają widma. Widma to kolor intensywny, dynamiczny, kolor o pełnej energii. Inny w swojej realizacji w stosunku do pozostałej części obrazu. Interesującym faktem, który wzmacnia jeszcze efekt zjawienia się widz, jest pojawienie się akcentów muzycznych, które są synchroniczne z sygnałem barwy. A więc zjawiają się tutaj dwa sygnały połączone w jedność. Sygnał audiowizualny, sygnał mocnej barwy i charakterystycznego szerokiego dźwięku. Starą barwę! Koncept narodowy gaśnie! Rytm to wszelkie równomierne następstwo. Dzień i noc, ruch planet, zima i lato, drganie kryształów to rytm cyklu. Ten rytm nazywamy rytmem rzeczywistości. Istnieją twórcy, którzy ten rytm uważają za inspirację do swoich dzieł. Ale istnieje inne rozwiązanie. Rozwiązanie, które łączy w sobie rytm rzeczywistości i rytm wynikły z konfliktu bohaterów. Zwykle jest tak, że w filmie można łączyć rytm rzeczywistości, który nagle ulega zmianie. Ta zmiana jest spowodowana konfliktem, gwałtownością uczuć, buntem, sporem i niezrozumieniem. Tak jest na przykład w Personie. Thank you.
ale istnieje inny rytm. Ten rytm nazywamy rytmem dzieła. Układ ruchu i układ przestrzeni tworzy układy rytmiczne, które nie należą do rzeczywistości. Należą tylko i wyłącznie do rzeczywistości obrazu. Dum krak. Klasycznym filmem, który słucha rytmu świata, jest film Człowiek z Aran. Autorem tego znakomitego dzieła jest Robert Flaherty. Film opowiada o człowieku i morzu, o zmaganiach człowieka i morza. Najbardziej istotne jest to, że żywioły, morze i wiatr i wszystko to, co dzieje się na tej skalistej wyspie, podlega prawom rytmu przyrody. Życie ludzi i życie wyspy to jest jedna całość. I jest to jeden świat. Nie ma oddzielenia pomiędzy wiatrem, wodą, lądem i człowiekiem. Rytm wszystkich tych elementów jest czymś niezwykłym w historii kinematografii. Utwór jest tak skomponowany, że odnosi się wrażenie, że sekwencje tego filmu, że sceny tego filmu są rozkołysane morzem, szarpane wiatrem i są pełne pauz, pełne spokoju, oczekiwania kobiet na powrót swoich mężczyzn. Film jest hymnem o pracy ludzkiej i jednocześnie jest hymnem przyrody. Sceny są tak zrytmizowane i tak ze sobą połączone, że stanowią integralną całość z tym, o czym opowiada reżyser. Wyspa Aran to skała atakowana przez morze. Na skale żyją ludzie, a morze jest w nieustannym ruchu. Fotografowanie takiego żywiołu, fotografowanie spotkania morza ze skałą i ludzi, którzy bytują na morzu, to wielkie zadanie właśnie dla montażu. Możemy tutaj zaobserwować następującą formułę montażową. W fotografowaniu morza, w fotografowaniu wody, z jednej strony występują długie ujęcia, które pozwalają zrozumieć rytm fotografowanej wody, z drugiej strony występuje rytm kilku czy też kilkunastu ujęć, które są skrótem i wieloraką opowieścią, różnorodnością opowieści o tym samym zjawisku. Tworzy się więc dynamiczna forma tego, co z jednej strony opowiadane jest długimi, jakby rozfalowanymi ujęciami, jednocześnie krótkimi, ciętymi ujęciami, które powiadają o zderzeniu morza i z lądem. Naga wyspa, podobnie jak człowiek z Aran, ukazuje również przestrzeń oceanu. Ale te dwa oceany są zupełnie do siebie niepodobne. W pierwszym filmie mamy żywioł, który jest niesłychanie dynamiczny, który atakuje wyspę, a tutaj mamy do czynienia z jedną wielką, milczącą obecnością. Problemem w tym filmie nie jest walka z morzem, walka ze słoną wodą. Problemem jest dowiezienie słodkiej wody na skalistą wyspę po to, żeby można na niej żyć. W tej sekwencji ogrom oceanu łączy się z kroplami wody, które wsiąkają w piasek. Thank you.
otwiera tę sekwencję Total. Przechodzimy przez szereg planów, które ukazują wodę i wyspę, a wreszcie oglądamy samą ziemię i wreszcie krople wody, które w tę ziemię wsiąkają. I znowu ziemia jest sucha, jakby cały wysiłek tych ludzi poszedł na darmo. Kręgi piekieł. Mówimy również arena życia. Wszystkie te trzy pojęcia są zrealizowane w tej sekwencji. Ta sekwencja jest metaforą życia. Scena posiada klasyczny układ konstrukcji. Mamy do czynienia z punktem obserwacyjnym. Mamy do czynienia z miejscem wydarzenia, które pokazane jest w szerszych planach. Mamy ukazany charakter kręgu, który realizuje się w wcześniejszych planach. Wreszcie przechodzimy do mechanicznego wzmożenia rytmu, który polega na tym, że zastosowano tutaj te same ujęcia w tych samych planach, natomiast mechanicznie wzmożono rytm tej sceny. W związku z tym tempo całego układu wzrosło. W opozycji do przyspieszenia nagle zastosowano zwolnienie. To zwolnienie jest analizą twarzy, analizą zachowań, analizą odniesień. Montaż to sposób, w jaki różnorodność jest zespolona w całość.